wystawkę, warsztaty literacko-muzyczne, nowa forma kontaktu z twórcami. Dlatego tu wspaniale pani przedstawiła, pan Oleg Dowgal, wykładowca Wyższej Szkoły Muzycznej w Lwowie, uczy 17 studentów gry na tym rzadkim instrumencie, jakim jest letnia pana. A chcieliśmy zacząć nasze dzisiejsze spotkanie od, słuchajcie, dwóch utworów muzyki klasycznej, którą wykona pan Oleg Dowgal na letni pana. Pierwszy utwór to będzie utwór pod tytułem Melodia. Generowały przepiękne dźwięki. Ktoś wpadł na pomysł, uciął kilka tych trzcin różnej długości, połączył ze sobą i powstało coś na kształt współczesnej fletni pan. Tyle legenda. I teraz chciałbym zaproponować uwagi państwa utwór napisany specjalnie dla tego instrumentu, dla fletni pana, napisany przez połodawskiego kompozytora Eugeniusza Dogiego, utwór pod tytułem Las. Dostajemy punkciki albo nie. Zaczniemy od bardzo trudnego pytania. Uwaga! Bardzo trudne twoje pytanie muzyczne. Uwaga! Jeszcze chwilę. Blaskotek na płoty! Brawo dla kolegi! Komu dajesz punkt? Dla Martyny. Martyna ma 3, Hania 2. I Szymon, 2 punkty. Uwaga! Następne pytanie. Ja też nie wiem. Jeszcze jedno. A teraz wiem. Wszyscy znamy ten utwór na 100%. I dorośli, i wy tak samo, na 100%. Uwaga! Wszyscy znamy ten utwór. Co powiedział? Pani. Taki mały, każdy święty może być. Dobra, piszemy.
Miel? Kto? Szybko! Mazurek Grodowskiego. Coś jest... Ja to słyszę. Mazurek Grodowskiego. No tak, no to trzeba... No niestety, no... Hymn Polski dobrze, ale no, Mazurek Grodowskiego właściwa odpowiedź, nie? 5 punktów dostaje Hania. Yeah!